Wielkie Łowienie. Polska. Polska jest ojczyzną najzagorzalszych miłośników wędkarstwa w Europie, a przy tym krajem oferującym bogate możliwości uprawiania tego hobby. Nie dam oczywiście rady spróbować wszystkiego, ale póki co rozpoczynam swoją przygodę w Gdańsku. To nadbałtyckie miasto jest słynnym starym portem rybackim, ale takie łowienie ryb niezbyt mnie interesuje. Pojadę więc w głąb kraju, by powędkować w wodach słodkich. Zacznę od jeziora Piaseczno, położonego około 50 km na południowy zachód stąd. Szykuję się na szczupaki i pstrągi. Potem udam się kolejne 60 km na północny zachód, by zmierzyć się z karpiami z jeziora Unichowo. Dowiedziałem się, że wędkarstwo jest w Polsce tak popularne, że w wielu wodach trudno cokolwiek złowić. Ale kocham wyzwania, a poza tym podziwiam cudowne widoki i korzystam ze słynnej polskiej gościnności. Krótki spacer z bazy i oto jestem nad zachwycającym jeziorem, gdzie regularnie łowi się szczupaki na przynęty sztuczne. Ponieważ akwen jest bardzo duży, mój dzisiejszy przewodnik Piotr postanowił, że będziemy łowili z łodzi. Dzień dobry, Spencer. Często wędkujesz na tym jeziorze. Jakiego największego szczupaka tu złowiłeś? Miał ponad 4 kilo. Zamierzam pobić ten rekord. Są tu prawdziwe okazy. Jest branie. Widziałem atak. Piotr złowił szczupaka zaledwie po kilku rzutach. Nie jest to wielka ryba, ale Polska prowadzi 1-0. Przegrywam już 2-0. Znowu nie olbrzym, ale zawsze ryba. Jest bardzo chuda. To samica tuż po tarle. Nie wiedziałem, że trą się takie maluchy. Nawet mniejsze osobniki. Muszę wziąć się do roboty. Ja też. Wynik wciąż 2-0 dla Piotra, ale jestem pewien, że coś tu złowię. Jezioro jest przepiękne. Szukając ryb, korzystamy z echosondy. Jedno jest pewne, szczupaki na pewno nie siedzą na drzewach. Powoli zmieniamy taktykę, bo w pobliżu brzegów było niewiele bram. Połowimy na toniowe woblery. Ten schodzi aż na 6 metrów. A ty co założysz? Podobny model i wzór, schodzący na 4-5 metrów. Z trollingiem również mi się nie poszczęściło, tymczasem Piotr zaliczył hat-tricka. Znów nic wielkiego, ale zawsze. Mogę go podtrzymać? Cześć, mały. Śliczna ryba, prawda? Właśnie wróciła do wody.
Nie był to profesjonalny sposób uwalniania zdobyczy, ale wszystko skończyło się dobrze. Słońce zaszło za horyzont, a ja poniosłem porażkę 3-0. Ale jutro też jest dzień i zapowiadam srogi rewanż. Muszę podrasować przynęty. Wczoraj wieczorem wraz z Piotrem przeprowadziliśmy szybki wywiad wśród jego przyjaciół i postanowiliśmy odwiedzić inne, równie zachwycające jezioro w okolicy. Będziemy znów łowić metodą spinningową, ale z nastawieniem na pstrągi, których jest tu sporo. Co więcej, dorastają do około 11 kg. Są też łososie i ogromne szczupaki. Mam nadzieję, że będzie wspaniale. Po wczorajszym sukcesie Piotr nabrał pewności siebie, ale zamierzałem zetrzeć triumfalny uśmiech z jego twarzy. Szybko doczekałem się pierwszej ryby. Nieźle walczy. Tu jesteś. Widzisz, jakie to proste. Moje gratulacje. Czy to pstrąg źródlany? Piękna ryba. Ma około kilograma. Do jakiej masy tu dorasta? Prawie 5 kilo, więc złowiłem malucha. Ledwie zaczęliśmy łowić pstrągi i już jest 1-0 dla mnie. Jestem szczęśliwy, zaraz go wypuszczę. Mam następną rybę. To tęczak. Trolling wyraźnie mi służy. Trochę większy. Jak tylko dostrzeże łódź, od razu ostrzej walczy. Mój pierwszy pstrąg tęczowy. Piękny. Jesteś ze mnie dumny? Oczywiście. Ile dziś ryb złowiłeś? Tylko mi nie mów, że jesteś pstrągowym królem. Przecież to oczywiste. Duża? Ja łowię na większe przynęty. Ryba to ryba. Co to jest? Mały tęczak. Wciąż jest 2-1 dla mnie, ale Piotr najwyraźniej postawił na ilość zamiast na jakość i próbuje wykorzystać każdą nadarzającą się szansę na wyrównanie. Akurat rozplątywałem zestaw, kiedy zobaczyłem rybę i wskazałem ją Piotrowi. Powinna być zaliczona na mogę. Co to jest? Pstrąg źródlany. Większy od mojego? Może trochę. Wspaniale ubarwiony. Popatrz na kolor płetw. Nazywasz to rybą? Wędkarski mecz trwa, jezioro odkrywa przed nami kolejne skarby. Piotr, nastawiając się na niewielkie ryby, objął prowadzenie, zmieniając wynik na 4-3. Ale ja nie zmieniam taktyki. Dlatego minimalnie przegrywam rywalizację w drugim dniu. Udało mi się wyrównać na 4-4. Myślę, że na tym skończymy. Nigdy nie miałem szczęścia do pstrągów, ale dzisiaj los się odmienił. Popatrzcie.
W Polsce jest nie tylko mnóstwo jezior, ale także rzek i potoków, takich jak ten. Przyjechaliśmy tu połowić pstrągi. Moim przewodnikiem będzie Mariusz, który rozpoczął już wędkowanie. Hi Marius. Hi Spencer. What's the best way to Jak najlepiej tu łowić? Można przemieszczać się w obu kierunkach, ale przy czystej wodzie lepiej schodzić z prądem. Obławiać brzegi. Pstrągi powinny stać na spowolnieniach. Postaram się coś złowić i uciec przed tymi owadami. Postanowiliśmy spędzić dzisiejszą wieczór i zjeść to, co złowimy. Mariusz zapewniał, że nie będzie z tym problemu, a ja trzymam go za słowo. Mam ochotę na kolację z pstrągów. Dopisało ci szczęście? Słucham? Złowiłeś coś? Nie. Mimo swojej urzekającej urody, ta rzeka nie jest dla nas szczodra. Pełno tu owadów, a ryby strajkują. Damy im jeszcze godzinę, a potem zmienimy łowisko. Myślisz, że w innym miejscu dopisze nam szczęście? Mam nadzieję. Może będzie tam mniej much. Mam. To świetnie. Zapomnijcie o czołganiu się po brzegach i rzutach pod zatopione korzenie. Trzeba łowić pod mostami. Właśnie w taki sposób złowiłem swojego pierwszego polskiego pstrąga. Czyż nie jest piękny? Też mam. Mniejszego niż mój? Tak. To chciałem usłyszeć. Okej. There he goes. Pewnie się zastanawiacie, czemu tkwie po pas w Wietcisie w północnej Polsce. Otóż namierzyliśmy miejsce na grubego pstrąga, w którym miałem zaczep przy pierwszym rzucie. Nienawidzę czegoś takiego. Ten nerwowy facet za mną to Mariusz. Wścieka się, bo mimo obietnic nie może złowić pstrąga. Ja już się poddałem, ale on zamierza machać muchówką, dopóki nie upoluje czegoś na moją kolację. Przygotowałem ognisko, rozstawiłem namiot. Wszystko gotowe do kolacji, która bardzo by mi się przydała, jako że jutro czeka mnie męczący dzień. Jadę nad jezioro Unichowo na karpie. Gdzie moja ryba? Umieram z głodu. Chyba pójdziesz spać bez kolacji. Wielkie łowienie. Po niewygodnej nocy spędzonej w namiocie z Mariuszem, z przyjemnością ruszyłem w dalszą drogę. Kierujemy się na północny zachód w kierunku jeziora Unichowo, znanego łowiska karpi. Nie mam pojęcia, co mnie tam czeka. Nie wiem nawet, jakie okazy się tam zdarzają. Mam jednak nadzieję na pobicie swojego marnego rekordu życiowego, wynoszącego niecałe 6 kg. Pogoda się zmieni, ale może to dobry znak?
Oto moja nowa baza. XIX-wieczny pałacyk, nieco zaniedbany i mający zaledwie 50 pokoi. Ale podoba mi się. Rozmawiałem z kilkoma wędkarzami obozującymi po drugiej stronie jeziora. Złowili kilka karp i mają nadzieję na lepsze brania po deszczu. Ja sobie teraz odpocznę. Łowienie karpi wygląda niemal tak samo na całym świecie. Cała technika to elektroniczne sygnalizatory brań, kulki proteinowe, namioty i tygodniowe zasiadki. Oto przemiła grupa, Karol, Damian i Adam, która z chęcią przygarnęła mnie do swojej paczki i wyposażyła w niezbędny sprzęt. Mój zestaw wygląda na stosunkowo prosty. Ten układ kulek nazywa się Snowman, czyli bałwanek. Stosuje się go przy dnie mulistym. Ta kulka ma zapach wanilii, a ta to Scopex. Pachnie jak masło. Gdzie mam łowić? Spróbuj na prawo od boi, jakieś 100 metrów od brzegu. Bez ceregieli cisnąłem swojego waniliowego bałwanka i maślanego skopeksa w wody jeziora. Zamocowałem sygnalizatory brań i nastawiłem się na długie czekanie. Damian ma branie. Damian holuje pierwszego porannego karpia i to całkiem sporego. Bo wlazł to drzewo, nie? Nie wiem dokładnie, co się dzieje, bo nikt nie mówi po angielsku i wszędzie coś piszczy, ale zdaje się, że to niezła sztuka, zwłaszcza na początek dnia. Piękna. Mnie też się podoba. Wspaniały okaz, około 13 kilo. Mam nadzieję, że uda mi się złowić podobnego. Do domu, rybko. Odpłynęła. Po karpiu Damiana nastąpił zastój w braniach. Karol spał, Damian i Adam zmieniali przynęty, omawiali taktykę i wypatrywali jakichkolwiek śladów żerowania lub spławiania się karpi. Wędkowaliśmy już dobre kilka godzin i ryba Damiana wciąż pozostawała jedyną zdobyczą. Byłem jednak zdecydowany zostać tu dotąd, aż złowię karpia, lub przynajmniej będę miał branie. Zrobiłem sobie małą przerwę od karpi i postanowiłem poszukać szczupaków. Niestety dowiedziałem się, że są tu raczej małe sztuki. Miałem łowić szczupaki, ale jak dotąd udało mi się przechytrzyć tylko małego okonia. Całkiem niezły szczupak. Wziął bardzo pewnie. Udany hol zawsze poprawia mi humor. Na niebie świeci już księżyc. Muszę kończyć dzisiejsze łowienie. Thank you.
Szósta rano. Noc na karpiowym froncie minęła spokojnie. Może ranek okaże się lepszy? Muszę ominąć te wędziska. Przeszedłem z wędziskiem przez cały obóz, żeby ryba nie zaplątała się w zestawy innych. Teraz płynie w drugą stronę. Jest całkiem niezła. To może być mój rekordowy karp. Jest już prawie gotowy. Cóż za wspaniałe przebudzenie. Kilka godzin snu i oto nagroda. Uwolnić go w wodzie? Wziął na waniliową kulkę. Wiedziałem, że tak będzie. Mój pierwszy polski karp. Weź ode mnie podbierak. Ma około 7 kg. To na pewno mój nowy rekord życiowy. Zaraz go wypuszczę. Dzięki za pomoc. Dać mu buziaka? Czemu nie? Wracaj do domu. Naprawdę było warto. Niestety mój pobyt w Polsce dobiega końca. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że jest tu aż tak wspaniale. Przeżyłem mnóstwo emocji, ryby były fantastyczne, przewodnicy przemili i bardzo gościnni. Na pewno to wrócę. Pozostało mi już niewiele czasu, ale jeszcze trochę połowie. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company. Tekst Paweł Oględzki, czytał Marek Lelek.